Witajcie i zapraszam Was do nietypowego nagrania na tymże kanale, bo jeszcze nie pokazywałem dla Was pewnych demek z czasów, kiedy w czasopismach i przy ewentualnych innych okazjach, ale zazwyczaj w czasopismach, były tak zwane płytki demonstracyjne z grami. No i nie tylko. Ewentualnie jakieś podpowiedzi, porady w formie cyfrowej, nie fizycznej, a takiej, która wymagałaby urządzenia, które trzeba by było uruchomić i na takiej płytce sobie kilka rzeczy sprawdzić. Na pierwszy ogień idzie demko, które mam już, no, będzie dobre 10 lat. Jest to demko z 2000 roku, z magazynu Plain Zone w Niemczech. I na tej płytce jest kilka ciekawych gier, które chciałbym sprawdzić dla Was, ale do końca ich nie pamiętam, jakie to były. Wiem, że jedna była taka gra w trójwymiarze i ona nawet całkiem fajnie wygląda. Nawet mnie ciekawi nazwa tej gry i takie jak najbardziej rozwiązania typu demka bardzo lubiłem za dzieciaka, bo zawsze się później fajnie przeglądało te gazety. Na inny film poświęcę jeszcze, mam nawet demko, słuchajcie, do Sega Saturn z preview Sega Saturn. Nie wiem, czy to jest oficjalne od Segi, czy oni dodawali jeszcze do innych gier te płytki, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że oni, że Sega mogła dodawać do niektórych gier takie właściwe demka z niektórymi grami. Alien Trilogy, Tomb Raider, Exhumed, Loaded, Enager Powerplay 96 i Carrier of Flying Squadron 2. To sobie sprawdzimy w drugim odcinku, natomiast dzisiaj skupimy się na tym Playzone, wydanie 19. No w porządku, już mamy konsolę włączoną. Załączamy płytkę i sprawdzimy mniej więcej, jak to demko będzie wyglądało. I zobaczymy w ogóle, czy uda się włączyć tą płytkę, ponieważ ja ją włączałem na PS2, nie na PS1. Na PS1 nie sprawdzałem do tej pory, więc będzie to dla mnie, no, trochę nowość. Przy okazji zobaczymy. Przypomnę sobie, jak w ogóle to demko wyglądało, bo tak do tej pory się nie interesowałem tym zagadnieniem, a tak mi się przypomniało, że miałem akurat kilka lat temu nagrać o demkach, jakie mam, bo mam jeszcze, co prawda, do PS2. Zobaczmy sobie tą animację, jak ona wygląda. Cała płyta będzie po niemiecku, więc zwróćmy na to uwagę. I jak się nazywa czasopismo, które było wydawane? Nie jest to jakieś skomplikowane menu, więc przeważnie, kiedy jakaś tam gra wychodziła i było na ten temat coś więcej, to zawsze był inny ekran zapewne. Więc tak, mamy tutaj podstawowe opcje, takie jak właściwe demonstracje, które nas interesują, filmy, poradniki, przeróżne dotyczące gier, które się pewnie tutaj znajdą, jakaś encyklopedia tych gier, jeżeli tutaj ona w ogóle będzie w formie tylko tekstu. Wszelakie kategorie, na przykład gry wyścigowej, możemy coś tam sobie zobaczyć. Niestety tylko po niemiecku. Ale no, coś takiego jest. Tak. Mniej więcej rozpiska, jaka tam była ocena, nie? Znaczy encyklopedia. No raczej taki skrót tego, co tutaj w czasopiśmie widać ocenili. Crash Team Racing. O, na przykład coś takiego. W tle jest zapętlona cały czas jedna i ta sama melodyjka, więc tutaj nie ma co się dziwić. Taka płyta naprawdę musiała być nieźle upchana rzeczami. GTA 2 to jest gra wyścigowa? Naprawdę? To nie jest taka gra wyścigowa. No nic. Dobra, przejdziemy do demek, bo to one nas interesują. I teraz tak, mamy grę pod tytułem Galerians i to była chyba ta gra, o której właśnie mówiłem na samym początku. UEFA Champions League 1999-2000 sobie pewnie odpuścimy i Fighting Force 2, co ciekawe. Sprawdźmy sobie te wszystkie trzy gry, no zwłaszcza tą drugą, to raczej sobie tak trochę darujemy, ale już niech będzie. Wczytamy ją sobie.
I zobaczymy, czy dokładnie dobrze zapamiętałem grę, że ona będzie miała akcję tam, gdzie nas najpierw gra wypuszcza przed jakiś budynek. Jest dookoła powiedzmy jakiś tam teren pseudo otwarty, taki trochę pustynno-roślinny, a dopiero później mamy już jakiś budynek, taki hipernowoczesny czy coś takiego. Więc też to sobie sprawdzimy. Bo mówię, z tego co ja pamiętam, to właśnie była ta gra. Polygon Magic. No nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że chyba tak, bo to będzie ta gra. Płyta pierwsza. I ja kompletnie powiem wam, nie wiem o co chodzi w tej grze. O, nawet patrzcie, jest po angielsku. Co to? Analoga nie wspiera? No tak, bo to demko. To demko to wiadomo, że będzie okrojone ze wszystkiego. Nie będzie żadnych opcji, nie będzie tego, tylko graj, nie dyskutuj. A nie, to jest zupełnie co innego. To nie jest ta gra, o którą mi chodziło. To jest taka Residento podobna, widać. I kwadratem się biegnie. To jest taka jak Residento podobna, Deep Fear na Saturna, czy tego typu inne gry, nie? Bardzo podobne. Zresztą. Sama płytka jest z czerwca 2000 roku, więc przyjmijmy, że tu są w miarę nowe gry, ale nie do końca na czas wydania czasopisma. To był moment, kiedy już PS2 było na rynku japońskim, a wszyscy gracze czekali na premierę amerykańską i europejską PS2, więc jeszcze gry na PS1 no, wychodziły tak, jak miałyby wychodzić. I tu nie wiem kompletnie o co chodzi. Wiem, że potrzeba tu klucza jakiegoś, ale chyba wyszedłem z tego niechcący. Wcisnąłem select. Wyszedłem z demka. No i tak pewnie bym nic nie zobaczył ciekawego, więc no trudno. Najwyżej sobie pociągniemy temat dalej. Wczytywanie mamy danych. Werdengeladen, czy jak to się tam nazywało. Aha, no dobra, trójkąt to jest menu główne. No już zobaczmy to. W takim razie, jeżeli już jest, no to zobaczmy sobie UEFA Champions League. Z zupełnie innymi rocznikami. Mam nadzieję, że mnie tu nie zdejmą za prawa autorskie, więc wolę tu pominąć dalej. Okej, Spielpass, Ball Kontrollieren. Dobra, czyli obsługiwania piłki. Obsługa piłki. Kontrolowanie piłki, sorry. Dobra, Bayern Monachium i Dortmund. Kogo mam wybrać? Wezmę Dortmund. Niech będzie. I jedziemy. Mecz towarzyski. Okej. O, Olivier Kahn. Tak jest. To są ci piłkarze, których kojarzę. Bramkarze. Co niektórzy. Są mi znani z nazwiska. No ale pewnie to UEFA Champions League to będzie bardzo, bardzo, bardzo podobna gra, tak jak FIFA 99, 2000, tego rodzaju. Chociaż nie jestem tego pewny, ale strasznie ciemny obraz. Będę musiał to rozjaśnić w programie, bo to strasznie wygląda. No nic. To będzie ostatni materiał, który będę nagrywał bezpośrednio z Elgato bez żadnego tak zwanego skalera obrazu, bo taki będę chciał kupić. I teraz nie wiem za bardzo, czym się tutaj biegnie, jakim przyciskiem. No ale gra dosyć zbliżona do FIFA. Ale udało mi się gola trafić, słuchajcie, bez żadnego w zasadzie zakłopotania. Widać, że sterowanie jest bardzo przyjemne, nawet mam wrażenie, że przyjemniejsze niż w tych FIFAch, co grałem. Więc to jest dobre. I nawet dźwięki są całkiem niezłe. Wykorzystać akcję i... Kurde. Było blisko. Czym się biegnie, kurde?
L1? Nie wiem, zobaczymy. Na razie sobie lecę. Chyba celowo mi... Celowo to demo jest trochę ułatwione, mi się wydaje, chociaż nie jestem tego pewny, bo... Czasami tak bywało, że gra w demie jest łatwiejsza niż oficjalnie. Może to tylko dlatego, żeby dać jakąś namiastkę zabawy. Takie, żeby, nie wiem, zachęcić do kupienia, a dopiero później patrzymy, gra jest trudniejsza i... I dupcia. A tu co? Rzut karny? Nie, rzut wolny. Boom. Nie wiem, jak się tu biegnie, naprawdę nie mam kompletnie pojęcia. Czym R2? Nie, L1, jednak faktycznie L1 tutaj działa za bieganie, ok. No to nie było bezpieczne zagranie. Dawaj, bierz piłkę, co ty robisz? Dortmundzianie 1. Kurde, zablokował. Ty. Ich ty. Nie. Lecę sam przez pół boiska, trudno. Dobra, podam koledze, żeby nie było, że nie współpracuję z nimi. Boj. Taka będzie FIFA 24. Wiem, bo nie będzie żadnej już. Takiej corocznej. No ale taka powinna być. Taka prosta, przyjemna i chyba taka. Dośrodkowanie i... Cóż to będzie? Czy tu Krzynówek tym razem sobie poradzi? No, 2 do 0. Może być. Wylądowałem... z piłką w siatce i... Dobrze jest. Dobra, już nie przedłużajcie, bo to już wiadomo, że nie wygracie. A teraz kto rozstrzygnie, jak będzie... jaka będzie druga połowa, to już wszyscy sobie damy na wyobraźnię. Kto wygra? Monachium czy Dortmund? Obstawiajcie w komentarzach. Ja wiem, że ja wygram, bo to jest pewne. Dobra. Das offizielle Spiel. No dobra, ale kurde, co jest? 8 mistrzostwa. No dobra. Komplett mit deutschen Kommentar. Die neue Spielen ginne. Sorgt für. No dobra. Werbeszerte Grafiken. Coś tam dalej. No nic. Dobra. I została nam ostatnia gra, Fighting Force 2, to myślałem, że to będzie zupełnie... myślałem, że kurde, ten Galerians to będzie właśnie ta gra, o której myślałem. A więc mi się pokiełbasiło w takim razie. To będzie wtedy Fighting Force 2 w takim razie, gdzie się zaczynało gdzieś tam tutaj, przynajmniej w demku na zewnątrz jakiegoś budynku. Zewnątrz o budynku, tak, to ta gra była. Dobra. Przypominam sobie teraz ekran tytułowy, bo tak nigdy sobie nie zawracałem gitary takimi rzeczami, a dopiero teraz tak, to będzie to. To będzie to dokładnie. I to właśnie tak, i to jest dokładnie to, co ja chciałem sprawdzić. Tak, i ta gra też wyszła na Dreamcasta, co ciekawe. I wykorzystuje analoga, więc nawet tam się... w miarę spoko gra, ale ponoć nie wiem, czy to prawda, że ludzie mówili, że ta gra jest taka sobie. Do jedynki to nie ma podejścia żadnego, ale jak ja grałem w to demko, to mi się zajebiście grało. Nawet patrzcie, macie falujące kurcze rośliny, zobaczcie. Widzicie, jakie kurde PlayStation ma tu wspaniałości? Kuźwa! Mówię, że PS5 nie podrobi takiej jakości, zobaczcie. Od razu będą wszystkie lepsze tekstury. Bitmapy, na dzień dobry. Widzicie? To jest klasyka. Z klasyka gatunku. Mówiłem, że nie ma to tamto. Spokojnie weszłoby na Saturna, gdyby sobie Sega lepiej poradziła z Saturnem.
To by było nawet zajebiście. No. Wyszła na Dreamcasta, przynajmniej tyle dobrego. Nawet nie wiem, jak ta gra tam wygląda, ale no. Na pewno trochę lepiej niż ta. I to zdecydowanie. Tu się strzela? To ja tak dopiero teraz patrzę. Prawa gałka nic nie robi. Tak, to są jeszcze te gry, gdzie prawa gałka w zasadzie do niczego nie było używana. Jedna z pierwszych gier, nie wiem, która pierwsza gra korzystała z czegoś takiego jak prawa gałka jako kamera, ale wiem, że już w Medal of Honor było coś takiego, że już sterowanie było takie już najbliższe współczesnemu rozwiązaniu. I teraz, kurde, gdzie tu iść? Tak, pamiętam, jak żeśmy właśnie z Amadeuszem i jego bratem Kubą, żeśmy grali w tą grę i bardzo im się spodobała nawet. Sama struktura, że tu się w ogóle nawala i przemierza się etapy. Będzie coś miał? Nie ma nic. Za fiut. No brawo, geniuszu. Coś się robiło trójkątem, czy nie? No patrz, już znikłem. Całkiem. I to tyle z zabawy będzie, nie? Mhm. Core Design robiło tą grę, no proszę bardzo. Czyli to jest jakiś wycinek poziomu. Nie wiem, który to poziom jest oficjalnie w grze. Nie wygląda na pierwszy. No ale tak wygląda demo, nie? Dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze te filmiki, jakie tam są w demku, bo nawet mnie one interesują. Wiem, że tam chyba będzie Formuła 1. 2000 chyba. 2000 na pewno. A jaka tam dalej będzie, to nie wiem. O, dokładnie. O, Need for Speed Porsche jest. Zobaczcie sobie filmik z Colin McRae dwójki. Jeżeli będzie to samo, co jest oficjalny, chociaż nie, to jest zwiastun. A nie, to nie jest zwiastun, to jest prezentacja. A to fajnie jest zobaczyć coś takiego. Gatunek wyścigowa gra. Producent. Hersteller to chyba producent jest. Codemasters i wydanie 9 czerwca 2000. Albo 2000. No gra robiła wrażenie w tamtym czasie, widać to zwłaszcza. Po oświetleniu szyb i modeli samochodów przede wszystkim. A same drzewa czy tam to już tam. Wiecie, wtedy na takie rzeczy to tam najmniej zwracało się uwagę. Najbardziej się zwracało uwagę, że asfalt jaki wyraźny, ile szczegółów i samochody. Drzewa to tam na samym końcu były. Nie to co dzisiaj, że już w zasadzie patrzymy na wszystko. Najważniejsze, żeby gra działała i tam cieszyła, a nie tam. Nie wiadomo, co tam jeszcze dodają. No i taki filmik, nie? Już wtedy robiło, mówię. Rozdzieranie szczęki w dół. Całkiem. Jeszcze te ujęcia kamery. Bardzo fajny detal. Pokazujący już, że konsole pierwszej generacji, które mogły już wyświetlać sensowną grafikę 3D, no to już potrafiły coś takiego obsłużyć, nie? Tylko wtedy mamy ograniczone rysowanie trójwymiaru. No i dobra, to jest na tyle z filmiku. Także tak to wyglądało. Midnight Creatures, nie wiem co to jest w ogóle, dwójka tym bardziej. Gra akcji od Konami. Data wydania, koniec maja 2000. Nie wiem, co to za gra jest. Rachel, my ally, who supported me throughout my madness, was in danger.
I had stayed too long in my cell, my lair, tormented by inner demons. But I could lament no longer. She needed me. To ciekawe, że akurat sam filmik jest puszczony po angielsku, a nie po niemiecku. Jakby się to mogło wydawać w końcu. No niemieckie czasopismo, no to mogliby dać tłumaczenie sensu gry, przedstawienie jej w formie niemieckiej. A widzicie. No dobra, tu jest to samo. W zasadzie nie wiem, jaka to jest gra. To jest taka przygodowa, trójwymiarowa, nie wiem, horror, coś takiego. Action Adventure ponoć jest napisane. Akcyjno-przygodowa. Nie wiem, nie znam. Jedynie znam tą grę z tego filmiku i nic więcej. Pewnie oczywiście znając życie, on był robiony na PC-cie, on nie był na PlayStation przetwarzany. Bo trudno by mi było powiedzieć, czy takie efekty deszczu by tam były na PlayStation. Raczej nie. Chyba, że w jakiejś tam drobniejszej ilości. Też jeszcze pamiętajmy, że tam, gdzie pokazywano trailer, gdzie tam przeróżne inne zwiastuny do gier w formie płytki demonstracyjnej, one nie musiały się wcale ostatecznie pojawić. Są na pewno przykłady takie, które idealnie pokazują, że prezentują nam grę tak naprawdę prawdopodobnie niewydaną w ogóle. Mogło tak być w wielu demkach, tak na pewno mogło być. No ale z tego co wiem, to na pewno Formuła 1 2000 wyszła. Z kolei Midnight Creatures 2 chyba też. Ale mówię, no tym się nie interesowałem specjalnie. Zobaczymy sobie wszystkie filmiki, jakie tutaj są do zaprezentowania. Już reszty nie będę wam przedstawiał. Aczkolwiek, no mówię, ja te filmiki pamiętam akurat. Z Porsche 2000 też będzie całkiem dobry materiał. Zachęcający. A Formuła 1 to wiecie doskonale, o czym jest Formuła 1. Nie? No, o czym tutaj mówić? Wiadomo, nie? Wyścigi najszybszych bolidów. Kto jest fanem tego zagadnienia, ten będzie się czuł jak w domu. Bo nie każdy lubi. Milion okrążeń na tej samej trasie. Często. I chyba data wydania z niemieckiego tutaj widzę, że wkrótce najprawdopodobniej. Erhärtlich. Tak mi się wydaje, że to jest wkrótce. No i taka prezentacja wystarczyła, słuchajcie. Już dawała na wyobraźnię chętnych do zakupu danego produktu. Tak jak trochę dzisiaj, tylko że wtedy wydaje mi się, że te prezentacje były bardziej... mniej kiczowate były, tak jak dzisiaj. Bo często jest tak, że jakiś tam skrawek gameplayu jest. Niepotrzebny szum wokół tej gry się zrobi, czy hype. I wtedy już... Może być to różnie odebrane po premierze. Albo gra była faktycznie dobrze zareklamowana i dobrze przedstawiona, albo właśnie przereklamowana, jak to wiele takich gier się już trafiło. Czy nawet konsol przereklamowanych, słuchajcie. I to takich, że wiecie, w wypadku, nie wiem, poszczególnych innych, to wszyscy mówią o konsolach, ale tylko w superlatywach, a nic nie piszą na temat wad. No właśnie. Dlatego prezentacja samego produktu jest istotna, czy ma dobre strony i czy ma złe strony. A jak widzimy tylko jedną stronę, no to jest coś nie halo. I tutaj widać, że jest rozgrywka na dwóch, ale widać, że jest troszeczkę spowolniona ta rozgrywka. Albo płyta jest porysowana, albo no wiadomo, jak na dwóch graczy, dwie perspektywy, no to konsola już troszeczkę się bardziej wysila.
żeby zachować odpowiednią płynność. No i tak wyglądały te demka, nie? Generalnie z tej ery, przynajmniej z tego czasopisma, jakie tutaj mam, w zasadzie dostałem od kumpla mojego znajomego, to tak to mniej więcej wygląda. I one już dawały dużo. Do tego, żeby kupić albo nie kupić danej gry. No, ten film trochę trwa jednak. Faktycznie. Ma się wrażenie, jakby jechał, nie wiem, 20 na godzinę, a nie 150. Albo gra jest spowolniona na tym nagraniu, albo no faktycznie coś jest nie tak. Trochę jest spowolniona, widać. No nic. Mówię, to już są inne czasy. To są czasy, kiedy internet jeszcze dopiero był w takich bardzo porządnych powijakach. Nie dało się jeszcze tak komfortowo umieszczać filmików na witrynie. W dobrej jakości tym bardziej. Więc zostawały takie sztuczki. Albo na kasecie VHS kiedyś się umieszczało takie prezentacje gier. Ale to już tylko się oglądało. Albo na CD. I potem na DVD. Tak to wygląda. No, wyjątkowo długi materiał. To był wyjątkowo długi materiał. Zobaczmy sobie Need for Speed Porsche, jak było pokazane tu na rozgrywce. Ona jest zupełnie inna, ta wersja, na PlayStation niż na PC-ta. Ona w ogóle oferuje ciut inne trasy. I na aukcjach internetowych kosztuje niestety sporo pieniędzy. Z jakiegoś popieprzonego powodu. W ogóle wszystkie Need for Speedy na Playa 1 są koszmarnie drogie. Nie wiem, z czego to wynika. Nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Nie wiem, sam fakt, że te gry w zasadzie rozpoczęły tą słynną markę, czy nie wiem, gracze tak sobie cenią te pierwsze odsłony, czy o co chodzi. Nie mam żadnego ani zielonego, ani żółtego, ani białego pojęcia. Ale też dzięki tym filmikom można zobaczyć, jak te gry były pokazywane w takiej formie, nie? Można zobaczyć, co twórca miał na myśli, co wydawca miał na myśli. I nawet jak już redakcje próbowały tam pokazywać te gry. W taki normalny, fajny sposób, nie? Samego demka nie dało nam się wrzucić na płytę? Nic nie szkodzi. Może być nagranie. I takie ono wystarczyło. Chociaż pewnie w innych numerach, czy tam w innych czasopismach, jak rozdawali do gazety płyty z demami, to może ta gra była gdzieś. Ale no, lepsze to niż nic, nie? Lepsze to niż same suche obrazki albo nawet tekst. O, mówię, tych tras, tych akurat nie było na PC-cie. Gdzieś tam w miasteczku czy coś. Nie było w ogóle żadnej tej trasy, bo trochę grałem na PC-towej wersji, trochę pamiętam. Tam były zupełnie inne trasy. W ogóle nagrywałem z Need for Speeda Porsche Let's Playa, ale to na moim pierwszym kanale. Dzisiaj go nie ma, bo no, został skasowany, tak jak już wam w jednej prywacie opowiadałem. I tam chyba tylko kilka odcinków nagrałem, bo nie ogarniałem tej gry zupełnie, w ogóle. Byłem jeszcze świeży w takich grach. Nie miałem takiego zacięcia, żeby dokładnie sprawdzić dany tytuł. Ale no, gra wygląda fajnie. Na możliwości PlayStation naprawdę wykrzesa wszystkie już możliwości, jakie są, bo to jest ostatnia gra wydana w ogóle na Playa. Już więcej się nie pojawiło. Więc no, no wygląda nieźle. Tylko czemu jest taka droga, nie? Widać, nie tylko ja jeżdżę jak pijany taksówkarz.
To już jest kawałek historii. Tego już nie da się przywrócić, zrobić na nowo. Już dzisiaj zapowiedzi gier i takie prezentacje już nie robi się w takim stylu, nie? Już dzisiaj to, wiecie, zwiastun poleci, bardzo szybko zostanie udostępniony. Nie trzeba czekać nie wiadomo ile. Wrzucasz do internetu i masz zapowiedź, nie? Masz prezentację. Kulisy, powiedzmy, produkcji. Dzisiaj to jest inaczej już. Pokazywana strategia na przedstawienie gry, ale nawet i dzisiaj specjalnie, co niektórzy wydawcy nie chcą pokazywać gier przedpremierowo, tylko ogłaszają, że no, po premierze zobaczycie. I takie trochę jest embargo na dany produkt, że nie można zobaczyć gry wcześniej, tylko musisz poczekać i kupić. I dopiero wtedy sobie ocenisz. Więc no, tu jest inna sytuacja akurat. Zobaczymy sobie jeszcze jeden filmik i to już będzie na razie tyle, bo troszeczkę film się przedłużył. Nie wiem jeszcze jak z jakością tego materiału, tak jak mówiłem, no nagrywam to bezpośrednio z Elgato, a wiem doskonale, że Elgato w połączeniu z kompozytem to jest nieporozumienie, jeżeli chodzi o jakość wideo. Mogłem poczekać z tym, aż nie kupię GBS Control. No ale chciałem sprawdzić tylko jak to by mi wyszło w moim wykonaniu, pokazanie demka, no i ISS Pro Evolution, czyli Pro Evolution Soccer od Konami, konkurent do FIFA. Przez wiele lat i co śmieszne, prezentacja tej gry jest na zasadzie powtórek. Gol drugi. I z tą samą dziwną, kurczę, przewijającą się muzyczką. Tak, Tor po niemiecku to jest chyba gol. No, akurat ten filmik, jak dla mnie, on się średnio udał. Wiem, że na zasadzie powtórek też można robić materiały z gier, ale to wygląda, no ten akurat moment wygląda średnio profesjonalnie, aczkolwiek no bywały gorsze momenty. Kurde, to Niemcy tak dobrze grają? To czemu na Katarze tak kiepsko grali? No właśnie. Pewnie Francja i Niemcy tutaj grają. Kurde, ile tych goli? Warstwa dźwiękowa mogłaby być naprawdę lepsza. No to już totalna kaszana, jeżeli chodzi o dźwięk. Ale tragedia, ty. I ile takich goli będzie? Chciał obronić, a i tak wpadła do bramki. No geniusz. No mistrz obrony. To spokojnie, to nie jest szczęsny. Piłka leci sobie mimowolnie, a ten patrzy przerażony. Przepraszam, panie trenerze. Panie Michniewicz, nie chciałem. Bum. Dziewiąty gol. Okej, tu chyba mecz z Niderlandami. A to Niderlandy strzeliły gola Niemcom. A wy kurde, widzicie? Nie tylko Niemcy strzelają bramki. Bum. Co to było? Jeszcze raz powtórka z akcji.
odbicie piłki główki. Później od wątroby. Bramkarz próbował złapać piłkę, ale jednak Niemiec swoją wspaniałością i stoickim spokojem w pozycji stojącej zaproponował jednak kolejnego gola dla swojej reprezentacji. Ja pierdzielę! Najnudniejszy filmik ze wszystkich. Najnudniejszy to jest. Już nie przesadzają, kurczę, z tymi golami? Ile jeszcze? No dobra, już, kurczę, ludzie z każdej strony prawie widzieli piłkarzy, piłkę jak sobie telepie, chociaż to i tak kilka pikseli na obrazie, ale kurde, zawsze widzieli, nie? No, tym bardziej, że takie coś, taki filmik to by przeszedł na CRT-ku, a nie na LCD. Kurde, no już dajcie spokój. Też nie wiem, jakaś onomatopeja dźwięków kopania piłki, nie wiem, biegania. 15 gol! Weźcie się, kurna, już... Weźcie już, nie wiem... Zmieńcie płytę. Bo zdaję sobie sprawę, że przeciętny niemiecki konsument, który chciałby obejrzeć sobie ten filmik, to już przy 5 golu zasnął. Ja pierdzielę. Dobra, i mamy tutaj podpowiedzi do w zasadzie większości gier, jakie wtedy były na rynku. Więc można coś tam wyczytać, ale oczywiście znajomość niemieckiego jest obowiązkowa, bo inaczej o, na przykład do takiej gównianej gry możecie sobie zobaczyć sobie podpowiedzi, ale nie radzę, bo gra jest shitem, ale na przykład do takiej zajebistej gry, którą wam, o, na przykład do Colina, o to tak, to wam polecam z dużą chęcią. Forklift. Bonus Wagen. Czyli dodatkowy pojazd. Nawet macie numer telefonu, infolinię. O, zobaczcie, nawet taka historyczna rzecz. Jak się dodzwonicie do centrali czasopisma, jedna marka niemiecka i 21 pfenningów za minutę. Jeszcze nie euro. To jest dopiero historia. Jeszcze raz, zobaczymy ten pasek na dole. Dann probieren Sie es bei der Powerline unter der Telefonnummer 190 57. O, jedna marka 20. Widzicie? Takie coś. O, tutaj jakaś nowość według katalogu. Driver. Fajnie, że coś takiego było. Bo można byłoby sobie przetestować. Australia. Australia? W driverze? Kuźwa jaja se robicie. Czasami mogłoby być tak, że te kody mogą nie działać. Też mogłoby się tak zdarzyć. Dobra, co my tu jeszcze mamy? FIFA 99 nie ma. O, no Final Fantasy 8. O, 7 Platinum, co ciekawe. Fighting Force. Frogger. Gex 3D. GTA 1. Oczywiście te słynne. Tak jest. Słynne kody. Hardcore 4x4 nawet jest. Ten, co mam na Saturnie. Hexen. Hot Wheels Turbo Racing. Johnny Bazooka Tone. Też na Saturna się pojawiła ta gra i taka sobie jest. King of Fighters 95, która na Saturna wyszła z tak zwanym kartridżem RAM, który miał tam wbudowane dane. Bez tego kartridża gra się na Saturnie nie uruchamiała. O, Nagano Winter Olympics nawet jest. Tak jest, także sporo tego mamy. Need for Speed 2, 3, 4, 1. Brennender Asphalt. W każdym kraju europejskim Need for Speed
Tak zwany 4 miał inny podtytuł, więc no. O, Ninja Shadow of Darkness. Będę musiał sobie tą grę załatwić, bo mój jeden kolega z podstawówki mi tą grę pokazał i nawet całkiem niezła jest, ale miałem pożyczoną. Więc no tego jest sporo. Na płycie udało się zmieścić. O, Rayman nawet. Pierwszy. Tak jest. Można było sobie wpisać passwordy, kody i nawet są bossowie. Więc nawet, no, fajna rzecz na płycie do znalezienia. Tak to wygląda. SimCity 2000 nawet jest. South Park, Soul River i Legacy of Kain. Tak, Space Jam taki sobie był. Spot Ghost to Hollywood, Spyro 1 i 2. Swagman, też gra wyszła na Saturna, Tekken 2. A jedynki i trójki nie ma? Kurde, co to się dzieje? Tetris Plus, Theme Park, wszystkie Tomb Raidery sylwestrowe, Toka Touring Cars, Tony Hawk's Skateboarding. Wtedy czekano na Pro Skatera 2 i się wcale nie dziwię. Toy Story 2, Twisted Metal, Vigilante 8, Wireli 1 i 2, Warcraft, Warhammer nawet, Wild 9, Wipeouty, przynajmniej 2, Wormsy i Armageddon. I tyle. Encyklopedia gier, no to to raczej skróty z tego, co recenzje, jakieś tam oceny wstępne, nie, takie tam o, z czasopisma. Taki cały przegląd z dotychczasowej historii czasopisma. A kredytsy to wiadomo, ludzie odpowiedzialni za stworzenie tego krążka. Fajna rzecz, można sobie przetestować, popróbować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli nie będziecie mieli za złe za jakość obrazu, no to będzie dobrze. A jak macie mi za złe, no to trudno, co tu poradzić. Z Saturnem i demkiem Preview Sega Saturn część pierwsza będzie już w lepszej jakości, to Wam od razu obiecuję. Na razie to był dla mnie sprawdzian, czy nadaje się rzeczywiście do nagrań z demami. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym takowym filmie.